No siema wszystkim, z tej strony Kelo4 i witam was w kolejnym odcinku z gry Minecraft. Jest ze mną Maga. Cześć. No i ogólnie co, kontynuujemy naszą przygodę, będziemy wykonywać dalsze questy w Twilight Forest. No i co, oczywiście przypominam o evencie styczniowym, o nazwie Styczniowa Stuwa, gdzie staramy się wbić 100 subów do początku stycznia. No i w sumie tyle, możemy lecieć. Jak sami wiecie, ostatnio na live udało mi się wsiąść i odkryć całe siedlisko Minotaurów, dlatego nie będziemy szukać, mamy idealnie wziętych ich tak jakby wyciągniętych na wierzch. Tam trochę po labiryncie polatamy, no ale chodzi mi mniej więcej o to, że już na mapie jest wszystko pozaznaczane. Więc tak naprawdę, no chwila, moment, będziemy, wpadniemy tam, naszego muszroma Minotaura pokonamy. No i co, będziemy lecieć na Hydrę. Mam nadzieję, że dzisiaj z dwoma bossami się zmieścimy w jednym odcinku. Odcinki oczywiście standardowo po pół godziny. A ja właśnie... Tu trzeba okrążyć, nie? Baran kolorowy, las końca, portal, bagno, yeti. Jest, Minotaur. Temu je palę. Wlazłeś gdzieś do lawy znowu. Nie. Dobra. Tu, gdzie Hydra jest. Jezu, no teraz to mnie wjebało do lawy. Tak. To jest. Okej. Okay. Przeteleportowałem cię już tutaj. Okej, okay, jesteś. No dobra, moja droga. Schodzimy na dół. Jak słyszysz, towarzystwo już na nas czeka. Więc będzie fajnie. Ogólnie tutaj bym ci zalecał przygłosić lekko Minecrafta, bo w tym dungeonie możemy napotkać się na skrzynki, które po prostu same wybuchają. Jak po prostu, wiesz, będziemy je łupać, to po prostu jest i bum, niespodzianka. Dobra, no musimy polatać i nie pamiętam, czy to na drugim poziomie, czy na trzecim był ten Minotaur. Ale musimy go mieć, żeby potem udać się do tej Hydry i tak jak teraz miała... Ja muszę reloada zrobić, bo mam ciemno. Mój staszek nie działa. Aha. A ogólnie, wiesz, no to kliknij na niego jeszcze raz, bo to wątpię, żeby tak działało, jak wejdziesz. Działa. Działa? Dobra, to ja już się nie pruję. No ogólnie po prostu musimy zrobić tego Minotaura, bo będzie tak jak w przypadku Agi. Po prostu tamten teren będzie nas bił, ogniem rzucał i tak dalej. Nie pamiętam, znaczy nie wiem dlaczego, w poprzednim odcinku było tak, że normalnie mogliśmy podejść do tej Hydry. No i nas tak naprawdę tamto otoczenie nie biło, ale my nie musimy mieć teamu tutaj. Ogólnie jak walczyliśmy z poprzednimi bossami, to też nie mieliśmy teamu. No jak nie, przecież zakładaliśmy. Team tylko zakładaliśmy, jak szliśmy do nieba specjalnie do tamtej instancji. Mhm. A ty już się bawisz łukiem, słyszę. No jak? Aga przeszczęśliwa z łuku. Tutaj oczywiście jest mały labirynt. O Jezus, już leci. Gdzie ten jebaniec? Ała. O, Staszka się przestraszyła, mi go podpaliła. Dobra, tu nic nie ma. Musimy szukać zejścia w dół. O, pajojajo. Dobrze, że są jeszcze te normalne pająki. Potem z tymi następnymi pająkami to ja się będę bał strasznie. A tu chyba jakiś spawner ich jest, bo widzę, że zlatują. O, robactwo się bije nawzajem. Tu fajnie, bo mamy slajmy. No i też w końcu może pokażę wam, jak zrobić sprzęt do naprawiania. O, tu jest skrzynka. Pierdolony, jak we mnie wleciał. Uwaga, czy to podpucha? Nie słyszałem. Czy mogę normalnie zebrać materiały? Kurde, ale znowu, nie wiem czemu, ale mamy naprawdę przewalony ten Twilight Forest. Bo jest tu strasznie dużo jakichś jaskiń, jakiś, nie wiem, po prostu wyrwisk, jakiś dziur. No to powinno tak ładnie się nam respić. Aga, już widzę, że poleciała dalej. Cyk. To jakie są? Maze slime. Maze to była mazia? Nie słyszałem TNT, okej. Uwaga, się wystraszczyłem, a leci. Oj, znowu Staszka zabijał.
Oni się pchają do przodu, no. Niestety, to jest jedyny minus tak naprawdę ich. O. Ciebie nie ma. Tu już też nie ma. O, skrzynka. O, steel pick. Mace, Waffle. Nie, to też nie będzie potrzebne. Dobra, ogólnie zwiedziliśmy tą stronę. Musimy jeszcze polatać i poszukać. Tu jest coś. Kurwa, Staszek. Wypchałeś się. O, mam zejście w dół, okej. Aga, żyjesz? Żyjesz. Z drugiej strony jestem. Co to mam dokładnie? Czekaj, bo tu skrzynka jest. O, nawet. Dobra, broń tą skrzynkę. Jeszcze nie mieliśmy żadnej pułapki, więc wiesz. Nie? Też nie było słychać? Jestem już tak uczulony na te skrzynie. Jak byliśmy w tym, jakby to powiedzieć, dungeonie, ten dungeon Kron, to naprawdę byłem zdziwiony, że tam jest jakaś skrzynka z pułapką. Pamiętacie zresztą, jaką wtedy wielką dziurę zrobiliśmy. Dobra. Tu jest pełno ogólnie potworów. Okej, tutaj było? Chyba tutaj. Tędy przechodziliśmy i tak. Oczywiście my tutaj wszystko widzimy, no ale pamiętajcie, że mamy Staszków, nie? Więc oni nam oświetlają drogę. Oba! Kurwa, co to jest? Coś tu wyjebała, to jest skała macierzysta. Obsydian? Nie, to jest to, czego się nie da kopać. Bedrock? No. Ale u mnie to zajebiście ten bedrock wygląda. No dobra, no i latamy i szukamy. My szukamy ogólnie takiego jakby konia. On będzie na pomarańczowo jak te krowy całe, nie? Mhm. Dobra. Tu. Mam makrela, mi tylko się cały czas wbija w ekran. Z przodu. A nie wiedziałem, że one takie w ogóle efekty dungeony dają. Że jest tak jakby a la mgła. A, no i on tutaj no powinien i... być. No, bo Staszka podpaliłem. Czy nie ma go? A nie, nie ma go. Dobra. Dobra, ja lecę tutaj. Zobaczymy. O, jest ten. Nasz śliniak. Dobra, trochę slajmów nazbieram. Może uda się na tą zbrojkę zrobić. Znaczy zbrojkę. Rzeczy do naprawienia zbroi. On się fajnie rozpędza. Tu. I coraz szybciej. O, tu aż dwóch leci. Staszek dostał odłamkowym. Okej. Ale tam była, z tego co pamiętam. O Jezu. Dobra, tu też poleciałeś. Ten sprzęt to wy mi gówno zrobicie. O, coś by znalazłam. Znalazłaś? Tak. Cholera, skrzynia wybuchnie. Wiedziałem. Dobra, ty pobiegłeś w drugą stronę w ogóle, nie? Mhm. Zobaczymy, czy ja teraz do ciebie dotrę. Kurwa, jeszcze duch? A, i robactwo. O, Staszek mi zdechł. Powiedział, że mi przykro, gdyby mi było przykro. Dobra, ty jesteś z tej strony. No, hello. Tu jest dziura zrobiona. Czekajcie, znajdziecie prościej, a będzie wam dane. No, staram się cię znaleźć. Okej, tu. Widzę, że też nie otwierałeś wszystkich skrzynek. Bo żadnych nie mijałam. Czy ja w ogóle z innej strony do tego przychodzę? Okej, okay, gdzieś tu już powinnaś być. No dobra, widzę makrele. Wow, dwóch się zrespiło? No tak wyszło. Dobra. Możemy ich lać. Mają po 120 żyć. Staszek, wypierdalaj. Dobra. No i mamy achievement.
Musimy tą zupkę zebrać. Dobra, daję ci zupkę. Z tyłu ci rzuciłem, z tyłu. A w sumie masz, no. Nie mam zupki. No dobra, i zobaczmy, czy już się wszystko zabanglało. Jak wszystko zabanglało, to jeszcze mamy 20 minut odcinka, czyli zrobimy hydrę i może jeszcze uda nam się kolejne coś zrobić. Okej, Twilight. Oczywiście, Nagę zabiliśmy. Tak, Nagę zabiliśmy. Zabiliśmy też Licza. Zupkę. I teraz idziemy po hydrę, tak. Więc dobra, złupiłaś tutaj te skrzynki, coś ciekawego było? No, czekaj, bo patrzę. A, nic nie zbieram. Aktualnie nam to nie jest potrzebne do szczęścia. Tobie może nie. To dlatego ty łupiesz. Ja ci się nie wtrącam. Bierz co chcesz. No dobra. Tak by było. Dobra. Teraz wszystko. Tak, ja mam wszystko. Dobra, co... wykonana. No dobra. I teraz hydra snare. To lecimy na hydrę. Okej. Okay. A już nic nas nie bierze i nie tego, nie bije. Już możemy się na hydrę trochę powściekać. No dobra, lecimy. No czyli dużych obrażeń za tymi nie będziesz robić. Tylko, że chyba ciebie się nie waliło. Nie, ty masz 360 życia. Aj. Nie pamiętam czy tu więcej się zadawało. A tyle samo, po 5. Kurwa, makrela no. Musisz to... spierdalać. Tu pole ognia. No, oni są prości od tych bossów, co wcześniej walczyliśmy. Się nawet do Licza nie umywa. No. Dobra. Dead body hydra. Wiem, że ona nie jest taka straszna, ale tam jest ciekawy creeper. Co to jest creeper? Fire, dobra, fire creeper. To już dojrzałaś, surowce. Dobra. Dobra, mamy hydrę. Ja idę do ciebie, poczekaj. Trzymaj, żeby ci wbiło też achievement. Kurde. Mm-hmm. I co to teraz mieliśmy zrobić? Bo mamy jeszcze 20 minut materiału. To idzie nam tak szybko. Dobra, a co jest po tym? Przypomnijcie mi. Dark Forest. Dark Forest? Tak ci pisze? Nie, czekaj. Dotknięcie krwi hydry na twoje oczy. Aha. To nie jest. Dobra. A nie wypadło ci nic więcej? Nie, ale osobiście już wiem o co chodzi. Bo my będziemy teraz szli właśnie do Dark Forest. Ja zaraz cię tepnę za sobą, bo już oczywiście Dark Forest też mam odkryte. I oj, wiem gdzie jest wejście w Dark Forest do następnego bossa. Więc ja cię teraz tepam. Okej. No i musimy tu ogólnie podejść. A mam. Wybacz, trzymaj. No właśnie. Tylko, że to dlaczego mi to nie załapało? Ja mam się tego napić? No nie. Czekaj. Tak, złap. A jeszcze, a mięso z hydry ci nie wypadło? Przypadkiem? Mówisz, że jeszcze taki achievement był w międzyczasie? No. O, to muszę sprawdzić. Jak to wygląda, cholerstwo? Nie, teraz jest Trophy Champs. I już zobacz, już nie mamy tych całych takich łapek w Dark Forest. Możesz się odwrócić. Czy już możemy normalnie wejść? Okej, okay. I no mamy. Dobra. To i tu mamy od razu wejście do kolejnego dungeonu, żeby walczyć z kolejnymi bossami.
Nie będziemy mieli uderzenia chyba ślepoty. Powiedz mi, czy masz ślepotę, czy nie, jak tu weszłaś? Nie. No to zajebiście, czyli wszystko jest okej. Okay. Teraz tylko znaleźć zejście na dół. Shit, shit. Słyszałam creepera. A to jest? A stone'owy. Dobra. Czy oni nas wychujali? Ciebie. Już. Tutaj? Tu jest jakieś zejście jeszcze. Shit, działam kilo. Tu jest kilo fałka. Co? O Jezus, kurwa, jak się wystraszyłem. No, zajebałeś mi Staszka. Sorry. O, panika, już miałem tryb panika. O, tu jest chyba. Czekaj, bo tu jakieś ciekawe grzyby są. No, ogólnie szukam wejścia i tak tutaj. Aha, okej, okay. I tu muszę położyć głowę nagi. Albo hydry, chyba hydry. Hydra. Tego to nie wiem, co to jest. Licz. Okej. Okay. A to ty masz akurat trofeum, to ty musisz mnie teraz znaleźć. Ej, stary, mówią mi. Jebać to, chodźmy pić. Co to jest? Dobra, jebać. Jebać. No, 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 no. Nawet gdzieś idziesz w moim kierunku, a tutaj się wykopujesz. No, i połóż na tym tutaj głowę hydry. Powinnaś mieć trofeum, bo ja ci je rzuciłem. Okej. Okay. I możemy lecieć ja teraz. Teraz się sobie wziąć? Proszę. Mogę. No nic, już dobra. Sobie wziąłem. No i teraz tu będzie trochę latania, bo to jest tak jakby kolejny labirynt z szukaniem. Ale coś mi się wydaje, że skoro podziemia są tak mocno skopane, to nam to długo nie zajmie. No ja muszę coś zjeść. O, skrzyneczki są też. Chyba już znalazłem. Mhm. No, bez kitu, już znalazłem. Uuu, jak tu ładnie. Gdzie jesteś? O, jeden level. Ty w drugą stronę poszłaś? No. Uważaj. Że nie, dobra, nie zbliżam się, bo ty masz różne pomysły. Przestań. Jeszcze się nie przyczepiła, że ja już 10 razy zginąłem. Nie, nie, ja zauważyłam, ale akurat jak chciałam ci to wypomnieć, to zaczął się odcinek. Dobra, my lecimy tutaj w dół. Jakie slime wezmę. A, czy też jest jakieś zejście w dół? No. Dobra, chwalić. Jak coś, to sobie potem zwiedzimy. Dobra, tu jest zejście i tu jest coś schowane i mam nadzieję, że tu są te bossy, z którymi teraz musimy walczyć. Oczywiście, że tak. Okej. Okay. No zabij jednego. Żeby ci achievement się wbił. Dobra. Kurde, działam to bardzo szybko, tak osobiście. Spodziewałem się, że to będzie szło aż tak. Zobaczmy, jak to idzie z achievementami. Osiągnięcia. Żebyśmy się nie zatrzymali na czymś, co już mamy. Okej, okay, i teraz co? Teraz walczymy z Ghastem. I Ghasta nie mam odkrytego, więc polatamy trochę i poszukamy. Ale osobiście domyślam się, gdzie może być Ghast. Tepniemy się tu. Ja cię już tepam. Mi... A, wykonam. Okej. Okay. Śnieg już? A nie, dalej sypie śnieg. Musimy wleźć na te całe drzewa. Masz jakiś budulec, czy musimy nakopać sobie ziemi? No, trzeba naruchać. Naruchać, dobra. No to tak, żeby przynajmniej stack był, nie? Musimy wleźć tylko na te drzewa tutaj.
nie ma to jak równać teren. Akurat z tymi tutaj. Ty już mam staka? Ehe, brązową wełnę mi zbierało zamiast ziemi. Najumiłaś się ziemią, czy jeszcze? No i dobra. W sumie od tego drzewa, bo teraz będziemy szli górą. Bo ten cały zamczysko, to zamczysko strasznie przypomina zamek Licza. I ogólnie wydaje mi się, że w tym odcinku i tak tylko znajdziemy ten zamek. Bo aby dostać się potem do tego całego Urgasta, to musimy naprawdę parę zagadek rozwiązać. To nam zajmie przynajmniej 15-20 minut. Więc teraz jeszcze mamy chwilę czasu, więc moi drodzy, po prostu polatamy tutaj na koronie tych drzew. No i poszukamy naszych mobków drogich. Ja fajnie, bo aktualnie tylko odblokowałem drogę, jeżeli chodzi o Dark Forest z dołu i okrążyłem, ale nie wiem, co się znajduje na górze. To pewnie jest gdzieś w środku, a dopóki po prostu nie zwiedzę tutaj tej całej doliny, to nie będę miał pojęcia. Chociaż już jest jakaś zmiana. Gdzie ty kurwa jest? Ja pobiegłem w cholerę do przodu. Ty sobie tam lataj na razie. Pewnie widzisz na mapce, jaki teren już odkryłem. Nie. Mi to się na nowo odkrywa. Bingo! Znalazłem. No dobra, w sumie... Nie cię widzę. W sumie to powiem ci, że my możemy już na dzisiaj zakończyć odcinek. No spoko. A powiedz mi jeszcze, jak umarłeś? Jak umarłem? Jakby to powiedzieć, ludzie, którzy oglądali live'a, już to widzą. Pamiętasz, jak się wspinaliśmy na te całe zamki u góry? Co staraliśmy się po prostu glowstone'a zdobyć, ten jasnogłaz. No to nie trafiłem do wody. No, gratuluję. Taka mała rzeczka była. Kuwa, to nie jest śmieszne, zobaczysz to na nagraniu. To było naprawdę małe, było naprawdę mało miejsca. No dobra, moi drodzy, i tutaj właśnie z widokiem na nasze zamczysko, my aż tam się będziemy wspinać do góry. Nie będziemy oszukiwać, tylko przejdziemy tutaj to wszystko. Myślę, że możemy zakończyć odcinek. Zaraz, żeby... Gdzie to? Anuluj. F5. Gdzie ty jesteś? Tam poleciałaś. Dobra, ja się tu ładnie obrócę, żebyście widzieli. Kurwa, Chopper, nie przeszkadzaj. Po raz pierwszy cię nazwałem tak, jak się nazywasz, a nie Staszek. No. No ogólnie co, dziękuję wam bardzo za odcinek. Pamiętajcie, jeżeli odcinek się podobał, to zostawcie łapkę w górę dla zasięgu, dajcie suba. Mamy nasz styczniowy event, styczniowa stuwa, jakby to nie brzmiało, gdzie staramy się bić oczywiście 100 subów. No i ogólnie bardzo dziękuję za ostatnie suby. Suby będą oczywiście pokazane teraz w odcinku, który za niedługo się pojawi na kanale, bo tam doszły nam 2 suby. No i ode mnie wszystko. Trzymajcie się. Nała. Jeszcze raz, bo ci nie było słychać. Pa, 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 pa! No i zajebiście!